Cześć, witam Was Piozz, a to jest druga parodia, jak nie nagrywać filmów na YouTubie. Jeżeli nie oglądałeś pierwszej, to wstydź się, a po drugie masz ją tutaj. Za głosem wielu idzie głos i mój. Podoba mi się parodia, lubię to robić, lubię grać i także parodii będzie więcej, tylko że kończą mi się już lekko pomysły. Także jeżeli macie jakąś karykaturę internetową, że tak to nazwę, którą mógłbym sparodiować, zgodnie z waszymi propozycjami. Zrobiłem ją po prostu w dwóch postaciach. Znaczy, są tylko dwie postacie, ponieważ macie rację. Więcej osób powinno obejrzeć te filmy. To są wasze słowa. Także zapraszam do drugiej parodii, bo jest dobra. Nie, no nie jest. Cześć, witam Was! I od razu chcę Wam powiedzieć, abyście klikali mi w reklamy, bo hajs dla mnie jest tak ważny, także hajs się musi zgadzać. Musicie kliknąć w reklamę, już Wam mówię, jak to zrobić. Refreshujecie stronę, usuwacie adblocka, bo wiem, że macie, tu się nic nie ukryje, ja wszystko wiem, tutaj adblocki, jakieś Firefoxy, to wszystko wiadomo, to jest nieuniknione. Także tak, usuwasz adblocka, dajesz refresh, dajesz... No po prostu leci ci reklama, masz pomijać 5 sekund. Nie! Nie pomijasz 5 sekund! Klikasz w reklamy, dajesz mi hajs, także te wszystkie kaska leci na moje konto i ja potem, no, wiadomo, sprawy. No, także klikajcie w reklamy, pozdrawiam Was, a dla mnie nie jest ważne, jak robię filmy. Dla mnie ważne jest hajs, to jest bardzo prosta sprawa. Bardzo proste. Cześć moje słuchaczki! Witam Was w kolejnym odcinku, gdzie królowa, czyli ja, śpiewam i zachwycam Was moim cudownym głosem. Oczywiście jestem królową internetu, królową śpiewania i ja tu robię to wszystko bardzo dobrze. Dzisiaj oczywiście zaśpiewamy moją ulubioną wokalistkę, tak jak co tydzień. Będę śpiewała. Będę śpiewała. Będę śpiewała. Będę śpiewała Celine Dion. Będę śpiewała moją ulubioną wokalistkę I Will Always Love You, śpiewaną przez Celine Dion, która już umarła, bo była już trochę starsza. No, śpiewamy, puszczę sobie playback. Uwaga! To jest strasznie męczące, jak się śpiewa. Także to już było na tyle. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej, to musicie zasubskrybować mój różowy kanał. Dziękuję i pozdrawiam Was, moje drogie słuchaczki. Ej ziom, jeżeli Ci się podobało, to możesz mnie zasubskrybować i możesz dać lajka. Nie obrażaj się.